Witam was w już ostatnim odcinku naszego Tomb Raider Underworld. W tym odcinku, moi drodzy, zakończymy sobie. Proszę bardzo, udało mi się wszystkie zdobyć. Tak jest, proszę bardzo. Było ich 179. Udało się. Brawo ja. Aha, czy nie można tutaj wchodzić? No spoko, będę wiedział na przyszłość. Czy ogólnie ja to wiedziałem, tylko nie chcąco, tak się wpadło, nie? Załatwiony. Beecher. Wyjaśniony. Chłopak. I mamy to. Kolejny Master Relic Collection, że wszystkie relikty zdobyliśmy. Achievementa dostałem, proszę bardzo, widzicie? No i 24 za po prostu kompletne 100% przejście gry. No to teraz już wystarczy, że teraz właśnie jest, no, że przejdziemy grę. I teraz mam teraz właśnie, że dzięki tym reliktom, no dzięki tym reliktom, że je zabrałem, to mamy teraz podwójne zdrowie, więc naprawdę opłacało się je zbierać. Naprawdę się opłacało. Można by już normalnie już przejść do ukończenia naszej przygody, proszę bardzo, też wam pokażę. Kolejna lokacja w 100%. Zresztą no, widzieliście achievementy, nie? Wszystkie zdobyłem rzeczy. Proszę bardzo. Tutaj mamy potwierdzenie, że udało mi się wszystko wyzbierać, więc no. Wszystko wyzbierałem jak leci.
Co to tam jest? To ona, kurczę. When I heard what happened to the wife of the great Richard Croft, I knew I could set him on a desperate quest to find what I desired most. Then he betrayed me in Thailand, and for that, I killed him myself. But when you showed up with Thor's gauntlet, I knew I could send you off in your father's footsteps, confident they would lead us to this very spot. You seem to have forgotten what I would be holding. When I made this creature for Amanda, she had no idea that my true purpose was to have the means to destroy you at this very moment. The two of you never suspected that you were mere actors in my play. And so it ends. Now, if you'll excuse me, I have a serpent to raise. Kurczę, Amanda to pomogła. Trust me. I wanted to let it finish you off, but the Midgard serpent will tear the world apart, and only Thor's hammer can stop it. So, I'll hold him off. Zaraz, ale kiedy Lara podniosła ten młot? Kurczę, nie widziałem animacji, żeby podniosła. Dobra, zakończył tak w takim razie poszukiwania matki Lary. W takim razie zaraz na niczym, jak zresztą widzieliście. Zobaczmy, jak się zakończy nasza przygoda już ostatecznie, bo to jest ostatnia gra z serii, nie? Więc zobaczmy, jak to się skończy.
Nie ma Ragnaroku. Bitch. To będzie trzeba uważać, kurczę, żeby nie spaść do wody. Nie o to chodziło. No dawaj, no Lara, co ty? Czy Lara coś nie może tam skoczyć? No, w końcu. Teraz sobie poskaczę po platformach w takim razie.
kurczę, już demony są latające. Czy to jest kurczę ta nasz przeciwnik? Chyba to ona, co? Się po prostu lata sobie. Chcąc nas powstrzymać. Jest Amanda. No nie, w takim momencie, serio. Ekstra po prostu, super. Tak, więcej. Jeszcze raz. Tym razem może spróbujmy. Spróbujmy może nie spaść. Taki mam plan mały, nie? Tak nie ginąć bezsensownie jak poprzednio, przed chwilą właściwie. Dobra, na górę. Nie. Lara mówi, że nie. Lara nadal się nie zgadza na moje skakanie. O, w końcu się zgodziła. No i co teraz? Bo to jakoś tak nie widzę miejsca, w którym mógłbym się złapać, chyba że... O, tutaj będę mógł się złapać elegancko będzie. Jak to po prostu, no... Tak na siłę dane, żeby po prostu się wspiąć, nie? Takie deski te po prostu dane na siłę, żeby Lara mogła się wspiąć. No tak. Zróbmy tak. Hops. Hops. Jest ustalona z góry ścieżka, no nie? O, i znowu... Tak, okej. Okay. Oj, jacie. To może takim sposobem? Dobra. Jeszcze raz na górę. Dobra, i skaczmy. Hops. I znowu czekajmy na odpowiedni moment. Ktoś Lara nie chce strzelać do niej. Dobra, nikt nie strzela, jak nie chce.
I... O tak. Jep. To już ostatnia wieżyczka. No wieża teraz padnie, nie? Rzuć Mjolnirem Lara. Aha, dobrze. Nie. W takim momencie rozłączony kontroler. Boże. Jasu. Jest Amanda, jest i Amanda. So it's back to this, is it? What? You think we're even? Would killing me make us even?
Tak się kończą przygody Lary Croft. Ogólnie Ever, to jest zakończenie. No i cóż, fajnie było, nie? Ale się skończyło. Więc... tak. Będzie jakieś podsumowanie czy coś? Dla Kylie. No dobra, moi, to jest to tyle. Gra jak najbardziej świetna, jak cała seria. Z mojej drodzy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Nie będę jakoś tutaj oceniał, bo wiadomo. Jest bardzo, bardzo stara. Znaczy nie bardzo, ale stara i nie mógłbym jej teraz ocenić, więc no. Ja, bo... dla mnie jest to naprawdę fajna gra, sentymentalna. Mam do niej sentyment. No i cóż, polecam jak najbardziej. Jeśli ktoś chce poznać starą, no, stare przygody Lara Croft. 100% ponownie. Let's play. So light some